Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, oczywiście pozdrawiam też wciąż w atmosferze jeszcze wielkanocnej, tak, o czym za chwilę, ale zanim o tym będę mówił, to wcześniej taka informacja. Pan redaktor zaproponował mi dwie możliwości. Jeżeli będę nagrywał się w kościele, czy wewnątrz budynku, czy w pomieszczeniu, wtedy maska mnie nie obowiązuje, a jeżeli nagrywam się na zewnątrz, a więc w przestrzeni publicznej, to oczywiście obowiązuje maska. Skorzystałem z tej drugiej opcji, a dlaczego już mówię? Po prostu dlatego, że proszę popatrzeć, jaka jest piękna pogoda, jakie jest piękne słońce. Popatrzmy, jak pięknie kwitną drzewa owocowe, właśnie te dzikie śliwy, jak pięknie wiaterek szumi, kwietniowy wiaterek, ale wiosenny, prawda? Myślę, że byśmy byli wtedy bardzo, bardzo stratni, gdybyśmy nie zobaczyli właśnie tych pięknych, kwitnących drzew, bardzo pachnących, przez maskę nawet, proszę mi wierzyć, bardzo pięknie pachną, jest to zapach naturalny, jest to zapach, który naprawdę człowieka uszczęśliwia w tych warunkach, że tak powiem, bardzo nieszczęśliwych, bo jesteśmy w atmosferze pandemii, więc jesteśmy w atmosferze takiej bardzo trudnej i ludzie są często bardzo tak zdenerwowani, zdyscyplinowani, owszem, ale właśnie ta dyscyplina wpływa na to, że troszeczkę nasza ta nadpobudliwość, czy tak powiem, staje się bardzo, bardzo nieraz niebezpieczna. No już wytłumaczyłem się, dlaczego jestem w masce. No, trzeba zachować przepisy, one są nie po to, jak to niektórzy mówią, żeby je łamać, ale po to, żeby je przestrzegać. A dlaczego? Dlatego, że one są dla nas, one są po to, żebyśmy szanowali w ten sposób swoje zdrowie, swoje życie, czy zdrowie, czy życie naszych bliźnich. Tak, proszę Państwa, tak, bo to tylko o nas chodzi. My nie jesteśmy egoistami, my jesteśmy ludźmi żyjącymi w społeczności, więc właśnie to bycie w społeczności powoduje, że to działa we dwie strony. Owszem, ja, ale też mój bliźni czy moja bliźnia. Dlatego też właśnie to wszystko, co nazywa się przestrzeganie tych przepisów, także pandemicznych, jest właśnie dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszego życia i dla naszej także przyszłości. Kochani, jesteśmy pod koniec miesiąca kwietnia. Proszę zauważyć, dzisiaj jest już ostatnia niedziela tegoż miesiąca, 26 kwietnia. Proszę też zauważyć, że wkrótce rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc maj, miesiąc bardzo cudowny, miesiąc wiosny, miesiąc życia, miesiąc poświęcony Matce Najświętszej, miesiąc, kiedy będziemy śpiewali chwalcie łąki umajone, przepraszam. No oczywiście póki co jeszcze niech te łąki chwalą, już one są troszeczkę może nie umajone, ale widzimy kwitnące mlecze. Widzimy zieloną trawę, no jest bardzo sucho, dlatego też, kochani, mówmy się o deszcz, bo ten deszcz jest bardzo potrzebny. Jeżeli nie będzie deszczu, no to oczywiście nie będzie tego życia, życia przyrody, a w ten sposób także nasze życie w jakiś sposób będzie zagrożone, bo przecież Matka Ziemia jest nasza matka. Matka to ta, która karmi, a ona, żeby karmiła, to ona musi mieć ten pokarm, ona musi urodzić, żeby dać swojemu dziecku czy swoim dzieciom właśnie ten pokarm. Dlatego módlmy się, kochani, módlmy się o deszcz. Wracamy do tematu takiego już, że tak powiem, wiodącego. No właśnie, dzisiaj 26 kwietnia, jest to trzecia niedziela wielkanocna, a druga niedziela po Wielkanocy. Zakończyliśmy wczoraj Tydzień Miłosierdzia. Jak wiemy, ten Tydzień Miłosierdzia był zrodzony z Niedzieli Miłosierdzia. My wiemy, co to jest miłosierdzie. Miłosierdzie to jest, myślimy przede wszystkim o Bogu. Bóg bogaty w miłosierdzie. My jak coś przeskrobiemy, to zwracamy się do Boga, żeby On nam przebaczył, prosimy Go w sakramencie pokuty, poprzez spowiedź, bądź też poprzez modlitwę. Owszem, to jest właśnie też to miłosierdzie, na które oczekujemy od Boga, ale to miłosierdzie to nie tylko ta właśnie pionowa, że tak powiem, linia, ale także ta pozioma linia, więc ja i mój bliźni, my wzajemnie musimy sobie, kochani, przebaczać, musimy, no właśnie może nie, my chcemy, bo jeżeli to jest wymuszone, to wtedy troszeczkę jest mniej mojej osoby, czy mojej świadomości, czy mojej wolności, więc ja chcę przebaczyć swojemu bratu, swojej siostrze, ale też ta moja siostra, ten mój brat też chce, żebym właśnie to przebaczenie też zaoferował im, a więc to właśnie miłosierdzie, którego uczyliśmy się w ubiegłym tygodniu i mam nadzieję, że to miłosierdzie także miało wymiar praktyczny, bo są takie osoby starsze, które nie mogą wyjść z takiego czy innego powodu. Właśnie, czy żeśmy pomyśleli o tym, żeby te osoby odwiedzić, albo przynajmniej w jakiś sposób zorientować się, może trzeba im zrobić zakupy, może trzeba ich tam jakoś odwiedzić, no oczywiście te odwiedziny są bardzo ograniczone, ale wiemy, znamy przepisy, w jaki sposób to można zrobić. 2 metry odległości, prawda, maseczka i wtedy można właśnie w jakimś tam tym kontakcie personalnym być. A są ludzie, zresztą my też jesteśmy ludźmi, wiemy o tym, jak bardzo potrzebujemy kontaktu. Zobaczmy, właśnie ta sytuacja pandemiczna powoduje, że my musimy być na odległości.
kogoś od siebie, że my boimy się, tak, proszę Państwa, my boimy się, bo nie wiadomo, czy on nie jest przypadkiem zarażony, albo czy ona nie jest przypadkiem zarażona, albo czy ja przypadkiem jestem zarażony, więc boję się o to, żeby kogoś nie zarazić i boję się o to, żeby mnie ktoś nie zaraził, więc ta odległość, to nie wyciąganie do siebie ręki, to czasem ustukanie się łokciami, czy jak to się mówi, kopnięciem po strażacku noga w nogę, ale to też wtedy te dystans się zmniejsza, bo wtedy te wasze 2 metry już nie są zachowane. Poza tym oczywiście, jeżeli chodzi o Kościół niedzielną przez święto, to też jesteśmy w Kościele i właśnie te 2 metry odległości, jak już tłumaczyłem, 2 metry przede mną, przepraszam, 2 metry za mną, 2 metry z mojej lewej strony, 2 metry z mojej z prawej strony, razem około 15 metrów. To właśnie ten tydzień miłosierdzia, o którym właśnie już powoli może nie zapominamy, ale który niechaj żyje w naszych sercach, a dzisiejsza niedziela, kochani, owszem, jak powiedziałem, że to niedziela trzecia wielkanocna, ale jest to też niedziela biblijna. Właśnie dzisiaj po raz 14, po raz 12 obchodzimy niedzielę biblijną, czyli właśnie dzisiaj kłaniamy się Pismu Świętemu. Dzisiaj bierzemy do ręki Pismo Święte, Księgę Świętą, zarówno Starego, jak też Nowego Testamentu. Dzisiaj otwieramy tę księgę nie dlatego, żeby poczytać, nie dlatego, żeby czegoś się dowiedzieć, ale dlatego, żeby pomodlić się. Kochani, Pismo Święte, lektura Pisma Świętego to jest lektura podobna do lektury jakiejś gazety, czy lektury książki, czy lektury w internecie jakiegoś tam artykułu. Jest to Słowo Boże, my poprzez Pismo Święte, poprzez czytanie Bożego Słowa wchodzimy w kontakt personalny, werbalny, ale także duchowy z Bogiem. Wchodzimy właśnie w ten dialog. On do nas mówi, my Jego słuchamy. Jeżeli ja czytam Pismo Święte, to mówię, to nie jest fragment gazety, nie jest fragment książki, to jest fragment samego Boga. To właśnie On przed nami się otwiera, to właśnie On do nas mówi. Kochani, niech ten właśnie tydzień, który dzisiaj rozpoczynamy, ta dzisiejsza niedziela, która nas prowadza, właśnie ten w tydzień biblijny, niech pozwoli nam na to, byśmy poszukali Pisma Świętego. Mamy na pewno to święte pismo, mamy tę świętą księgę. Może ona gdzieś tam wysoko na półce, może gdzieś w szufladzie się zawieruszyła, a może po prostu leży, no bo leży. Odszukajmy i zróbmy wszystko, żeby ona stała się bohaterką, ta właśnie święta księga, żeby stała się bohaterką tego właśnie tygodnia, wielkanocnego tygodnia, tego, który wciąż jeszcze jest tygodniem, jak też cały okres wielkanocny, kiedy to wyśpiewujemy Chrystusowi, Alleluja, Jezus żyje, i kiedy to cieszymy się z Jego zmartwychwstania, i kiedy to modlimy się do Niego o to, żeby On zwyciężył, żeby pokonał właśnie to zło tego koronawirusa, to zło tej pandemii, żeby nie oddalił gdzieś, bo ona wtedy gdzie indziej poszła, ale żeby ją zniszczył tutaj, na miejscu, żeby ona jak ta hydra, żebyś nie odradzała się, żeby łeb, jak to, przepraszam, tak mocno powiem, urwać w sposób skuteczny, owszem, przy pomocy ludzkiej, przy pomocy fachowców, lekarzy, służby zdrowia, ale także przy pomocy Bożej. Ta współpraca między niebem a ziemią. Oczywiście wciąż zachęcam do modlitwy za służbę zdrowia, za służby mundurowe i za tych wszystkich, którzy służą nam właśnie w tych bardzo, bardzo trudnych czasach pandemicznych. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy biblijny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.